Musisz zrobić ten napar, jeśli męczą Cię wzdęcia, bóle brzucha, niestrawność, gazy, odbijanie czy przelewanie w żołądku, a potrzebujesz do tego tylko dwóch ziół, a jest to krwawnik i jest to wrotycz. A dlaczego akurat te zioła? Krwawnik ma działanie rozkurczowe, wspomaga pracę przewodu pokarmowego, poprawia wydzielanie enzymów trawiennych, pobudza także produkcję soków żołądkowych, wątrobowych, trzustkowych i jelitowych. Czego potrzebujesz? Potrzebujesz tylko łyżki ziela krwawnika. Ja tutaj mam akurat młode listki i łyżkę ziela wrotyczu. Wrotycz działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwgrzybiczo. Poprawia pracę układu trawiennego, reguluje przemiany materii, a także wykazuje lekkie działanie przeciwbólowe. Teraz wszystko zalej wrzątkiem. Ja użyłam świeżych ziół, ale mogą to być także zioła suszone. Wszystko zależy, jakie masz. Teraz wystarczy, że wszystko dokładnie przemieszasz i już prawie gotowe. Odstaw teraz pod przykryciem na 10 minut. Po tym czasie przeceć wszystko przez sitko. Znowu możesz pomieszać i Twój napar jest już gotowy. Nie zapomnij mnie zaobserwować, znowu coś zrobimy razem. Na zdrowie!